Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj polecimy z takim dwudniowym jakby Davey vlogiem, nie, dobra, vlogiem. Ja wczoraj zjechałem tutaj, dokładnie dzisiaj, o pierwszej w nocy tu zjechałem, poszedłem spać przed drugą w nocy. No i wstałem o godzinie chyba 8 rano, tak 8.30 się obudziłem, no i czekałem na zlecenie. No i nie było, myślałem, że roboty nie ma. Przed drugi dyspozytor mówi: Adrian, chcesz jechać? Mówię, no pewnie, że tak, kurczę, przecież dostał do jutra. W takim razie jest godzina teraz 17 godzina dokładnie jest. Jedziemy do Krakowa, do Dębicy, w Krakowie rozładunek na 23 i załadunek gdzieś o 2-3 w nocy, no nie? Wyrobimy się? Chyba się wyrobimy, no nie? Czyli mamy taką, widzicie, no nockę. No jest tak, że od rana niby czekasz na robotę, a dostajesz po południu i później dybasz nockę. Tak jest właśnie w transporcie, ale po prostu ten klimat trzeba już lubić. A ja co dzisiaj? Wstałem, ogarnąłem się, przygotowałem posiłki na cały dzień, film nagrałem, film przerobiłem, czyli tego czasu nie spróżnowałem. Cały czas staram się wykorzystywać każdą wolną chwilę. A w tym momencie się film renderuje. A ja co? Biorę się za robotę, rozpocznijmy tacho. Czekajcie. I włączymy bieg. I co? Dostałem telefon, idziemy tam dokumenty załatwić, ogarnąć to wszystko, naczepę znaleźć. Tu na pewno jej nie ma. Podał mi numery przez wiadomość, a to przechodziłem wcześniej, to zorientowałem się w temacie. Zresztą do toalety, czy jakieś numery to są te moje, czy nie ma. I będzie naczepa chyba tam z drugiej strony, wiecie? Magazynu, dlatego będziemy tam, podpinamy, poskładamy i lecimy na Kraków, Kraków, później Kraków, Kraków, a później co będzie? Dębica odbiór. No do Dębicy jedziemy po odbiór i wracamy tutaj do Legnicy. No, tak to wygląda. Czyli mamy fajny klimacik dzisiaj, kuźwa. Fajnie, że wiecie, nie stoję do jutra, no nie? No tak głupio trochę stać w 30 godzin, no nie ponad, kurde, wiecie, stójcie tutaj, no i tak już galancie stałem. Jechałem o pierwszej w nocy do 13, 12 godzin, no to tak czy siak stałem się już 15 godzin, no nie, to pomyślcie, jakbym szedł jutro rano stał, masakra, tyle godzin, ja bym się zatrenował na śmierć. Ogólnie trening już odbędniony, tak dalej, się potrenowałem, film nagrałem, film przerobiłem i widzicie, dzieje się, cały czas się coś tam dzieje, coś się tam robi, nie szuka się wymówek, oj, poczekajcie. Ej, moja naczepa była chyba tam, idę zerknąć zaraz, poczekajcie. Zobaczcie, jak można się walnąć. Tutaj jest naczepa WZ5694R, a ja mam zabrać 93R. Jakbym tylko zobaczył, o, jest WZ53 na końcu R, dobra, podpinam, jadę, no nie? Ja bym później się obudził z ręką w nocniku w Krakowie, ej, kuźwa, nie ta naczepa. Ale bym wtedy jajca. Ale tutaj widzę, że jest tą, którą mam pobrać. WZ5693R. Zawsze trzeba sprawdzać, bo naprawdę pomyłki bywają już tutaj. Nie jeden kierowca podpiął nie tą naczepę, czy trzeba. A później dojechałem na miejsce rozładunku. Znaczy mało było takich przypadków, ale tam kilka było. Pojechałem na miejsce rozładunku, patrzę, kuźwa, nie ten towar. Panie, pan nie ten towar przywiózł. Patrzę na naczepę. O, zapomniałem, bo jedna literka była na końcu inna, tak? Czy tam cyferka, nie? Pomylił się. Dlatego mówię, trzeba, w szczególności. Ja też nieraz miałem, że jadę, mówię, kurde, czy ja dobrą naczepę wpiąłem, zatrzymywałem się na parkingu, tak ze 100 km wyjechałem, mówię, patrzę, wychodzę. Ta, to sta dobra, no. A teraz zaraz biorę CMR-kę i sprawdzam, no nie? Bo już dokumenty wziąłem. I po prostu podpinamy sobie naczepkę. I co, i działamy. Fajnie, że się urodziła robota. Nie ma stania po krzakach, jak to się mówi. I trzeba działać. Na poduszkę daj do góry. O, tak to wygląda. Dobra, teraz idziemy, wszystko zapinamy, podpinamy, poskładamy naczepę. Zobaczymy, czy są pasy na niej. Trzeba wszystko poskładać. O, to jest taka lajtowa robota. Kuźwa, ważna robota jest. To się szanuje, no nie? O, jak na razie jest fajnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I do góry na poduszeczkach dajemy. Idzie? Coś tam idzie. O, i przewody podpinamy. Dobra, tak. Czy to ten kolor, czy tamten? O! Gdy nie działa, trzeba splunąć. Widziałeś, byku? Splunąłem i już przewód podpięty nie syczy. Kurde. Ślina to jest trakersko-pakerska, więc nie ma tej lipy. Podpinamy. Teraz czas wziąć nóżki do góry. Prrr, i lecimy w kosmos. Kurde. Nie ma miękkiej gry. Się, kurde.
kuźwa sznuróweczka odwiązała, no. Też nie miała kiedy. Jak czas napięty, co? No i dobra, lecimy, lecimy pomalutku do przodu. Czekajcie. Wyjdziemy na czepkę. No, wyjechaliśmy i lecimy. Lecimy po swojej drugiej kamery, nie włączyłem, ponieważ nie mam jej naładowanej. Dopiero teraz odpalimy, zamontuję tak do tego lepszego klimatu, takiego wieszcie, no nie? Z drugiej strony mam pokażę drugą kamerę, no ale dupa. Nie, patrzę, jest nienaładowana, tramwaj nie ma czasu wyładować, trzeba cisnąć. Laptop się ładuje, bo film się renderuje, a on wtedy dużo prądu pobiera, jak się renderuje. No i dzisiaj też leci na kanał film Q&A, czyli jak oglądacie ten film, to czyli już go oglądaliście, bo ten film będzie po tym właśnie filmie, no po Q&A. Jedziemy po kolei jedziemy i co, ciśniemy, ciśniemy. A za chwilę wam pokażę, jak za 400 litrów tankowania można zjeść naprawdę fajny obiad. To jest taka fajna stacja w Krapkowicach, że tankujesz normalnie 400 litrów, dostajesz obiad w gratis i to na full wypasie. Zobaczycie, jak jest obiad. Ja tam kuźwa zawsze zajeżdżę. Jak tylko tu przyjeżdżam, tak sobie ustalam tankowanie, żeby tylko te minimum 400 litrów wlać. Wtedy masz obiad na full opcji i to naprawdę na grubo. Rybka wjedzie. Kurde, zupka rybna wjedzie, cały czas idę tam na grubo. Tak tam jest właśnie, to jest właśnie to najfajniejsze. Nie biorę tych dań najniższych, jak pij z kurczaka, tylko od razu ładuję najgrubsze. Ale mówię, to jest właśnie to, zaraz zjeżdżamy i będziemy tutaj jeść. No, ale najpierw trzeba się zatankować, tak? Zatankujemy się i będziemy później jeść. Z kolegą się zjeżdżam, przybiję sobie peteczkę, pogadamy chwilę. No, akurat takie spotkanie będzie trakieckie. Szukał mnie, aż w końcu znalazł, kuźwa. Widzicie? No ciężko się, jak my kierowcy mamy spotkać, bo wiadomo, jesteśmy mobilni, stoimy w miejscu, tylko jeździmy. O, jeden idzie tu, drugi idzie tam i cały czas jesteśmy w tym transporcie, kuźwa, no nie? Ale no, jak się fajnie uda, no to się fajnie uda, nawet fajnie spotkać. Zjeżdżamy na obiad. Za darmo. Działaś byko, tak to jest, kuźwa. Życie w transporcie. Trzeba łapać się, nie? O, poczekamy chwilę, bo się chłopaki tankują, ale to spoko, tam niedługo będzie trzeba czekać. I to właśnie spotkanie z kolegą, zobaczcie, siema mordeczko, kuźwa, kolega też ćwiczy, ile ćwiczysz mordeczko, ile lat? Dwa też. Dokładnie, no, właśnie się tam tankujemy. Znaczy, no ja tankuję, kolega na pauzę zjechał i co, i będziemy lecić dalej. Tak to wygląda. A ja sobie tutaj stanąłem, jak widzicie. Prawie na środku. Tutaj można stać jak coś. Jak nigdzie miejsca nie było, to wiecie, mówię, wpakowałem się tutaj i mówię, tu też będę stał. Rybna węgierska. I filet. Tak się rozpędziłem, ale się nie pochwaliłem, co ja jem. Zupka rybna już prawie zjedzona. Tak to wygląda. I to z kolegą sobie kawcie właśnie pijemy. A może wam kolega powie o swoim progresie, który też dokonał w trasie. No ten mówili, że dwa dni chyba w trasie i w weekendy na siłowni chodziłeś, no nie? Dwa dni w trasie i weekend wychodzi sobota, niedziela. Sobota, niedziela. I powiedz mi, z jakiej wagi szedłeś, na jaką? 117, a aktualnie dwa tygodnie temu się ważyłem, 82,6. No, słyszeliście? 82,6 teraz waży, a miał wagę, ile było? 117,5 kilo. Ile czasu się to zajęło? Od 6 grudnia 2018 roku. I co, da się mordeczki? Da się? To macie kolejny przykład, że się da, dla chcącego i stronnego. No nie, trzeba po prostu działać. A jakie treningi robisz? FBW czy splity? Co tam robisz? Przeważnie splity. Splity robisz? Splity, aha. Przeważnie splity. Tylko dieta jest dopięta i... Dieta dopięta, trening 4 razy w tygodniu, trzeba działać. Po 1,5 godziny dziennie.
Wszystko można zrobić, nie? No dokładnie. Jeszcze kolega jeździ na międzynarodówce, no nie? Za granicę robisz. Międzynarodówce, dokładnie. Ile cię nie ma w domu? Praca wychodzi od poniedziałku do piątku. Praca wychodzi od poniedziałku do piątku, jeden weekend w miesiącu. Czasami weekend odpada, ale to wtedy mówię, jeden weekend w miesiącu. Jeden weekend w miesiącu? Także jeden weekend w miesiącu trenujemy w kabinie, no? Albo na maszynie. No i widzicie, kolejny przykład, że dla chcącego nic trudnego. Dobra, to my się bierzemy jeszcze za bajerę, za kawcie, za jedzenie i do później. Drugi posiłek. Wjeżdża. No i kończymy spotkanko. Dzięki, wielkie mordeczko. Trzymaj się tam do następnego razu. Będziemy spotkać. No dzięki, spotkanko. Na razie. Ja się ustawiłem, tak myślałem, że nielegalnie trochę, ale widzę, że pokazałem chłopakom, jak można się pauzować tutaj. Wszyscy się poustawiali. Kurde, wzięli ze mnie przykład. Ktoś tam otworzy bramę, przez podwórko przejedziemy. Piwo mam na przekupkę, także... Panowie, dopiero za 17 km będziemy się martwić, jak tam dojechać, a jeszcze 17 km mamy drogę normalną. Ale pan spytał, nie powiem ni chuja, każdy jedzie pierdoli ciebie, wiesz? Tyle, żeby przejechać, czy tylko kurwa znak jest? Znaki stoją, ale będzie wąsko, ale przelecisz jakoś. No i kurwa, dziękujemy bardzo, no i właśnie chyba o to chodziło, nie? No i o to chodzi, kurwa, przelecisz. No to słyszeliście, droga zamknięta. A my jedziemy tędy objazdem. Ośka w góry na manewry. Za 400 metrów skręć w prawo. Żeby tylko kurwa mostu nie było jakiegoś, nie? Tak to reszty chuj to. No, no. No tam jeden gościu zawracał, też właśnie mówił mi, że kurwa zamknięto, ja mówię, dobra, ja to zobaczę, no to tam. A to powiem ci, że samemu za trochę by tam kurwa kulana były miękkie, ale jak na stylu tu idzie, kurwa, to tu wiesz, gawszy, kurwa się wysiądzie, coś pomoże, sąsiadowi powie, żeby odjechał. Kolega też przejdę. No miejsca to jest dużo. Kurwa, ludzie z domów powychodzili, co tu się dzieje? Za 600 metrów skręć w prawo. No co, panowie, wyjściu, czy tam 426 jest tam wolny ten wjazd na Wrocław? I Katowice nocą jest tworzoną nocą. Jakoś tak to leciało, no nie? Dojeżdżamy do bramek, trzeba kasiurkę wyciągać, bo będzie trzeba płacić, no nie? Ma się wcześniej przygotować, ale nie jest źle, nie jest źle. Dobry wieczór. Proszę. Dziękuję, dobranoc. Ale się pani na mnie patrzyła, no. Ale się patrzyła. Ja specjalnie, wiecie, łapka napięta, wiecie. 22:34 jest. Czy się spóźnimy? No na pewno, że tak. Ciekawe, czy mnie rozładują dzisiaj. Bo jak się spóźnię, przyjadę przed północą, no to będzie trochę lipa, ale mam nadzieję, że rozładują. Czas pokaże. Dojechałem, teraz szybko pędzę się zawizować. Mam nadzieję, że mnie rozładują, po co się nie zrobią, bo pamiętam, że kiedyś spóźniłem się tu chyba 20 minut, to potrafili mnie 4 godziny trzymać, no nie? No ale powiem im dzisiaj, że czas pracy mam do pierwszej w nocy. Czy mam czekać, czy mam nie czekać, bo po pierwszej nie wystartuję. Dlatego takie zrobimy troszkę punkt zaczepny, no nie? No i słuchajcie, wjeżdżamy. Od razu wjechałem i automatycznie informacja, proszę wjeżdżać. Mówię, kurde, nigdy tak nie było tutaj, zawsze czekałem. A teraz, jakie moje zaskoczenie? Dokładnie godzina za 15, północ dochodzi. Mam nadzieję, że tutaj pierwszej w nocy się rozładuje na spokojnie, przed pierwszą nocą się rozładuje. No i co? Pojedziemy jeszcze do Dębicy, załadujemy, tam będziemy koło gdzieś 3:30, załóżmy, 3 w nocy. No, do tej 5 rano mnie załadują, no i 5 rano po 5 zrobimy pauzę, no nie? Na spokojnie ogarniemy ten temacik.
chyba tutaj muszę grać, chyba tutaj. No i dojechaliśmy na miejsce załadunku, teraz cofamy pod rampę. Tak to właśnie to wygląda. Tyken, myken, pyken. Takie skośne. Trzeba uważać, ale do ogarnięcia jest wszystko. A, damy sobie tą podwójeczkę. Tak to wygląda. To jest wszystko na styki, zobaczcie tam jak ciasno jest, widzicie? Wszystko na styki tu jest. No jest pięknie, za jakąś godzinkę będę załadowany. Tym razem tu jest pod rampę, nie trzeba bok odpinać. A ja w tym momencie biorę się za gotowanie, za robienie kolacji, czyli gotujemy makaron. Pociągniemy sobie jeszcze pół godziny jazdy, jak załadują mnie, pociągniemy sobie jeszcze za 30 minut i zaczniemy pauzunie. W końcu ja od 8 rano nie śpię, a jest teraz godzina druga chyba 15, no takie są dymy. A zobaczcie jak to jest ciaśniutko, jak się cofa. Widzicie? Wszystko na styki. Takie dymy są tutaj.